Cześć, witajcie w nowym filmie i oczywiście spodziewacie się i mogłyście się spodziewać tego filmu. Nie mogło być inaczej, nie mogło zabraknąć na moim kanale filmu przed promocją w Rossmanie minus 55%, czyli film co warto kupić. I powiem Wam, że testowałam tak dużo produktów w ostatnim czasie. Uwierzcie mi, że nie nadążałam Wam pokazywać tutaj na kanale. Jak wiecie, bardzo dużo się u mnie działo ostatnio. Jestem w Polsce no już prawie miesiąc i od tego czasu te filmy nie były regularne tak bardzo, także ja testowałam poza kamerą mnóstwo produktów. Zresztą pokazywałam Wam w filmie z paczkami PR-owymi, że dostałam po prostu masę produktów drogeryjnych, które od razu zaczęłam testować, bo wiedziałam, że ta promocja będzie i chciałam mieć kilka perełek Wam do pokazania. No i uzbierało się naprawdę mnóstwo kosmetyków, także nie będę przedłużała, bo jest tego naprawdę sporo, tylko przechodzimy do filmu. Będę się tutaj poruszać kategoriami, czyli na początek zaczynamy oczywiście od bazy. I bazy pod makijaż mam Wam do pokazania dwie, jeśli chodzi o drogerię. Na początek moja ulubiona, o której tutaj nie będę się rozwodziła za dużo, dlatego że testuję ją od bardzo długa, od kilku ładnych miesięcy i ja jestem zakochana w tej bazie. To jest baza marki Vibo Unicorn Tears Face and Lip Primer i to jest taki bardzo odżywczy primer razem z serum. On idealnie nawilża, ale tak bardzo delikatnie, szybciutko wchłania się w skórę. Ma też bardzo lekką konsystencję, więc jak nie chcę wygładzać porów czy jakichś niedoskonałości, chcę tylko coś takiego delikatnego, co nie stworzy filmu na mojej skórze, to sięgam po tą bazę. A jeśli chcecie coś takiego wygładzającego, ale nadal naturalnego i nawilżającego, to ostatnio odkryłam bazę marki Bourjois Healthy Mix z tej serii. Wcześniej testowałam tylko podkłady i korektor, a teraz jeszcze właśnie sięgnęłam po bazę. Ona jest już takie trochę gęściejszej konsystencji, bo to nie jest taki płyn jak tamto, tylko tutaj mamy już taką normalną, dosyć gęstą konsystencję. On jest w takim różowym, lekko odcieniu, dzięki czemu też niweluje jakieś przebarwienie na naszej skórze minimalnie i również jest to cienka warstwa, ale już coś takiego bardziej jak krem, trochę bardziej jeszcze nawilżający i troszeczkę ta konsystencja jest bardziej gęsta, ale one mniej więcej mają to samo zadanie, po prostu ten jest trochę lżejszy, a ten trochę bardziej wygładzi nam też strukturę skóry. Jeśli chodzi o podkłady, może się zdziwicie, ale mam tylko dwa Wam do polecenia i jeden krem BB i taki nowy, świeży, bardzo ulubiony, o którym mówiłam Wam we vlogu z gór i potem zapomniałam Wam powiedzieć, co to było. Ale jest to podkład marki Rimmel Lasting Finish Breathable. Wypytałyście mnie potem wielokrotnie, o jakim podkładzie mówiłam, który tak się świetnie trzymał, bo słuchajcie, ja wiem, zdania są podzielone, niektórzy twierdzą, że w góry nie powinnam się malować, jak idę podróżować, ale ja chciałam właśnie zrobić taki dobry test, no i tak jak mówię, nie miałam za dużo czasu, żeby przetestować te nowości, więc chciałam codziennie czegoś używać. I ten podkład, on mi się trzymał idealnie, słuchajcie, na twarzy, cały dzień, mimo że ja byłam na szlaku, gdzie szłam pionowo pod górę, byłam tak zmachana, spocona, dosłownie przysięgam Wam, że po twarzy ciekł mi pot, chyba jeszcze nigdy aż tak do tego stopnia nie miałam, po prostu nie byłam zgrzana i on to przetrwał, także naprawdę świetny podkład. Jeśli chodzi o krycie, on ma raczej takie średnie, ja bym określiła to krycie, nie jest to pełne krycie, ale jeśli dołożymy sobie kolejną warstwę, to naprawdę 90% naszych niedoskonałości jest zakryte. On ma też taki bardzo ciekawy aplikator, coś jak korektor, tylko że oczywiście większy. Jego wykończenie jest satynowe. Nie jest to taki kompletny mat, tylko właśnie taka satyna naturalnie wyglądająca. No i drugi podkład, o którym mówiłam, to jest Eveline Liquid Control. Oczywiście nie mogłoby tutaj go zabraknąć. Sieć zachwyca się tym podkładem, no i ja również nie mogłabym o nim nie wspomnieć. To miałam kiedyś, już jak kilka miesięcy temu, test na moim kanale i on wtedy chyba nie wytrzymał takiego pełnego całego dnia, ale za to naprawdę świetnie wygląda na twarzy. Ma całkowicie matowe wykończenie, także on zastyga szybciutko. No i co jest w nim super? On jest z taką pipetą i ta konsystencja, zobaczcie, on jest w 100% płynny. Naprawdę jest bardzo, bardzo płynny, jak woda praktycznie. Dzięki czemu warstwa na skórze jest bardzo lekka, nie ma żadnego obciążania, a mimo to krycie jest naprawdę bardzo dobre. Dalej kolejny produkt, o którym mówiłam, czyli krem BB. Jest to również z serii Healthy Mix marki Bourjois. Oczywiście krem BB
I ja mam go tutaj w odcieniu medium, jakby ktoś był zainteresowany. No i też widziałam, że wiele dziewczyn się nim zachwyca. Ja tutaj dużo nie będę mówić, tylko tyle, że on jest naprawdę bardzo lekki. Ale za to ma, jak na krem BB, ma naprawdę świetne krycie. I na skórze wygląda niesamowicie naturalnie. Jest to jakby taka lżejsza, jeszcze lżejsza wersja podkładu z tej samej serii. Z korektorów pod oczy mam tylko jeden. I jest to korektor marki Rimmel Match Perfection. I on naprawdę fajnie zakrywa moje cienie pod oczami. Nie powiedziałabym, że to jest 100% krycie, ale tak 90%. I lubię go za to, że nie obciąża mojej skóry pod oczami i nie robi takiej tutaj maski, takiego, wiecie, tynku. Delikatnie się zbiera w tych zmarszczkach, jeśli od razu nie przypudruję, ale jeśli nałożę go, wklepię gąbeczką i później przypudruję, to naprawdę fajnie się trzyma i nie wchodzi w te zmarszczki. Tak jak mówię, jeśli nie macie jakichś bardzo, bardzo ciemnych cieni pod oczami, to będzie super. Ja lubię takie 100% krycie, dlatego że mam bardzo ciemne cienie pod oczami, bardzo widoczne sińce. No ale jak wiecie, testuję dla Was dużo produktów, żeby mieć Wam coś do polecenia ciekawego. Także jak macie troszeczkę mniejsze te cienie niż ja, to na pewno będziecie zadowolone. Dalej puder mam również tylko jeden. Jest to puder z marki Bourjois i to jest też coś, co zabrałam właśnie do Zakopanego i pudrowałam ten podkład i korektor pod oczami właśnie tym produktem i on się nazywa Silk Edition i ja mam go w odcieniu 52 Vanilla. On w ogóle przychodzi tu z taką gąbeczką i ja właśnie tą gąbeczką albo beauty blenderem, u mnie już widać duże zużycie, bo go sporo używałam, ja tą gąbeczką albo beauty blenderem tak delikatnie wklepuję tutaj sobie ten puder pod oczy. Ja wiem, że to jest, no, pudry w kamieniu są generalnie dosyć ciężkie pod oczami, ale ja taką delikatną warstwę, jak jestem niezadowolona na przykład z krycia korektora, jeśli nie jest to krycie 100%, to używam właśnie tego pudru, nakładam go gąbką. Jak nabierzemy lekką, cienką warstwę, to naprawdę nie obciąża tej skóry. On podróżuje ze mną generalnie teraz w kosmetyczce, wszędzie, gdzie się udaje, mam go po prostu pod ręką i właśnie tego produktu używam na co dzień do jakichś tam poprawek makijażu. Dalej wykończenie makijażu twarzy, bronzer, również mam tylko jeden. Jest to Bourjois czekoladka, bronzing powder, po prostu ta czekoladka. Ja wiem, że to jest klasyk, ale ja go nigdy wcześniej nie używałam. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja bardzo lubię ocieplać moją skórę twarzy. Ja raczej nie konturuję twarzy. Nie wiem, czy tu jest jakiś numer, 52. I to jest dosyć ciepły odcień, jak widzicie, ale do takiej lekko nawet opalonej cery, albo jeśli macie karnację taką delikatnie oliwkową, to również Wam się sprawdzi, bo ja teraz nie jestem jakoś opalona, ale ja mam odcień skóry właśnie taki żółtawy i jak chcę sobie ocieplić skórę, no to ten produkt jest naprawdę świetny, on jest też matowy. Dalej róże i mam je również z marki Bourjois. Dużo produktów Bourjois się pojawiło, bo właśnie w tej paczce otrzymałam sporo. I ja lubiłam te klasyczne, takie malutkie róże właśnie jak te, ale one dawały taki bardzo subtelny efekt, więc jak chciałam uzyskać taki naprawdę naturalny efekt, to już sięgałam po tamte. Natomiast tutaj mam takie nowości, przynajmniej w mojej kosmetyczce nowości, bo są to róże z serii Le Duo Blush i to są takie podwójne jakby róże. I tutaj mój ulubiony odcień to jest numerek 03 i tak to wygląda. W środku mamy właśnie tak podzielony ten róż na dwie części, ciemniejszą i jaśniejszą i one są wypiekane i są z drobinkami takimi delikatnymi, z takim blaskiem, który nadaje naprawdę bardzo świeży wygląd naszej skórze. Także ja kiedyś, szczerze mówiąc, sięgałam głównie po matowe róże, jeśli w ogóle używałam różu, bo rzadko używałam różu. Natomiast odkąd zaczęłam testować te, naprawdę szczerze Wam mówię, że bardzo, bardzo się polubiłam z tego typu produktem, bo fajnie nadaje takiej świeżości i dziewczęcości. Dalej rozświetlacz i w tej kategorii mam również tylko jeden do polecenia i znowu powtarzam się, od Zakopanego go testuję. Jest to bardzo naturalny, ale śliczny rozświetlacz złoty, raczej taki szampański z Miss Sporty. Rozświetlacz o nazwie Insta Glow. Ja mam go w odcieniu 101 Golden Glow i to jest właśnie taki przepiękny szampański odcień. I on daje naprawdę fajny efekt tafli, naturalnej. Nie daje efektu takiego mocnego lustra, ale jeśli lubicie dosyć taki naturalny, ale nadal widoczny blask,
to będziecie zadowolone. Mówię, w górę byłam, nie chciałam się świecić jak po prostu kula dyskotekowa, tylko chciałam mieć coś takiego subtelnego, naturalnego i właśnie to jest to. Kolejna kategoria brwi i mam tutaj tylko dwa produkty, a właściwie jeden w dwóch odcieniach. I jest to kredka do brwi marki Rimmel Brow This Way. To jest taka kredka, która z jednej strony ma taki trójkątny aplikator, i z drugiej strony ma szczoteczkę. One są fajnie napigmentowane, ale nie są tak bardzo woskowe, żeby wyrywały moje włoski. Ja zawsze to powtarzam, miałam tak mało włosków w swoich brwiach, że jak jeszcze mi kredka wyrywa albo pomada włoski z brwi, no to no niestety, ale odpada. Są też bardzo trwałe. Także naprawdę ja je bardzo lubię i ja używam tych dwóch odcieni 002 i 003 w połączeniu, żeby zrobić taki efekt ombre brow. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, chciałabym się skupić na dwóch i są to oba tusze, uwaga, uwaga, z marki Eveline. No i pierwszy Big Volume Oh My Lash przetestowałam już dawno i pokazywałam Wam go też milion razy w tutorialach w różnych filmach. Już go mam nawet tam mało w środku i ten tusz faktycznie nadaje objętość. Słuchajcie, on ma taką szczoteczkę, która też podkręca te rzęsy pięknie. Ja nie będę udawać, moje naturalne rzęsy nie są zbyt długie, nie są zbyt podkręcone, one nie są w najlepszej kondycji, zwłaszcza w prawym oku, zawsze to oko jest takie poszkodowane. Natomiast ten tusz naprawdę bardzo ładnie je podkreśla, podkręca, chciałam powiedzieć, dzięki czemu nawet te krótsze włoski są tak ładnie, wiecie, podkreślone. I drugi tusz, który chciałabym Wam polecić, to jest stosunkowa nowość w mojej kosmetyczce, ale też już go testuję tak 2-3 tygodnie i jestem bardzo zadowolona. Volume Temptation i on jest w takim eleganckim złotym opakowaniu. I ta szczoteczka, słuchajcie, jest taka włochata bardziej, nie jest gumowa. Wiecie, że jestem zwolenniczką gumowych szczoteczek, ale na przykład tak samo było z tuszem Too Faced Better Than Sex. Tamten tusz też ma włochatą szczoteczkę i jak ja zawsze lubię gumowe, to tamten, kocham ten tusz po prostu. No i ten, powiem Wam, że daje bardzo podobny efekt moim zdaniem do o wiele droższego zamiennika. Ja jestem bardzo pod dużym wrażeniem, dlatego że on świetnie podkręca moje rzęsy, ale przede wszystkim je pogrubia, nadaje bardzo dużą objętość, troszeczkę obkleja te rzęsy, nie w taki mocno poklejony sposób, tylko obkleja je tak, że one wyglądają na grube, ale nadal są ładnie podkręcone. No naprawdę bardzo, bardzo fajny tusz. Także przechodzimy dalej, tutaj muszę sięgnąć sobie. Jeśli chodzi o liner czarny, to mam też jeden Wam do pokazania i jest to również produkt marki Eveline. Słuchajcie, tutaj przodują niektóre marki z drogerii i on się nazywa Precise Brush Liner 24 Hour. Jeśli mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że ja głównie byłam zawsze fanką eyelinerów w pędzelku, a tutaj mam czarny eyeliner w takim jakby pisaku. Ale dlaczego ja go tak bardzo lubię? On jest pięknie czarny, jest idealnie czarny i mimo, że jest to pisak, to ja potrafię nim zrobić kreskę, co jest po prostu cudem, dlatego że ta końcówka, ona nie jest jak w innych pisakach taka twarda, tylko ona ma takie włosie jakby. To też jest pędzelek, to nie jest twarda końcówka, to jest pędzelek, ale jakby zamknięty w formie pisaka, także naprawdę świetny i jest też bardzo trwały, to zauważyłam. Kolejna sprawa, nie pęka, bo nienawidzę tego, że czasami fajnie jest eyeliner bardzo czarny, ale nie wiem, minie 5 minut od nałożenia makijażu i pęka mi w załamaniach skóry, no nie cierpię tego, a ten nie robi tego, więc naprawdę super. I mam kilka kolorowych linerów, które chciałabym Wam pokazać i są to linery, wszystkie z jednej serii, Wonder Swipe marki Rimmel i naprawdę to jest super produkt. Jak wiecie, ja lubię instagramowe makijaże, lubię kolorowe makijaże, lubię się nimi bawić. Dzisiaj też mam tutaj kilka kolorów na eyelinerze, na kresce, także naprawdę lubię tego typu produkty i co ciekawe, to jest dwa w jednym, bo jest to nie dosyć, że eyeliner, to jest to też cień. Tak, słuchajcie, to jest też cień, dlatego że one nie zastygają tak bardzo szybko i nie zastygają tak twardo jakby jak niektóre linery, które właśnie potem czasami mają skłonność do tego, że pękają, tylko one jakby po chwili dopiero zastygają, więc mamy spokojnie czas na to, żeby namalować sobie tutaj kilka kreseczek i rozetrzeć je palcem
dzięki czemu mamy super trwały, błyszczący cień na powiece. Także no jak dla mnie ekstra, naprawdę jest to super rozwiązanie, bo możemy po prostu na dwa sposoby z nich korzystać. No i dalej kolejny liner, ale to już jest taka po prostu kredka. Jest to kredka marki Deborah Milano 2-in-1 Gel Eyeliner Waterproof. Tak, waterproof i to jest tutaj słowo klucz, słuchajcie. Ja mam go akurat w odcieniu zielonym. Mam ich kilka, ale ten przetestowałam już chyba kilka razy go testowałam i mam go też teraz na linii wodnej. No i dlaczego mówię, że to wodoodporne to słowo klucz? Dlatego, że ja lubię jak liner trzyma mi się linii wodnej, bo ja bardzo często właśnie korzystam z tego rozwiązania. Bardzo często nakładam liner na linię tutaj wodną. Lubię mieć ją wypełnioną, bo mam dosyć duże oczy i tak minimalnie jak sobie zmniejszę, dla mnie jest to ok, naprawdę lubię ten efekt takiego smoky eye i ten liner świetnie mi się trzyma tej linii wodnej. Czasami jak nakładam kredkę na linię wodną, jej w ogóle nie jest widać, muszę się namachać, potem się moment zmywa. Ta jest naprawdę trwała i wystarczy jedno przeciągnięcie po niej, aby było ten kolor widać, także naprawdę bardzo fajny. I nie powiedziałam, chyba ja mam go tu w numerze 11. Zróbmy sobie może teraz paletki cieni, a potem przejdziemy już do ust. Więc jeśli chodzi o palety cieni, na początek coś, co też już testowałam bardzo dawno temu i szczerze polecam, jest to paleta Lovely Choco Bombs. Jak wiecie, marka Lovely jest już dosyć tania, więc jeszcze w promocji to po prostu będzie dostępna za grosze. I to jest taka matowa paleta cieni w 100%. Wszystkie cienie są matowe, ale są naprawdę świetnej jakości. Ta pigmentacja powala. No wiadomo, nie mamy tutaj jakoś dużo kolorów, dużego pola do popisu, ale jeśli chcecie coś takiego bardzo bazowego, matowego, z drogerii za parę groszy dosłownie, no to naprawdę musicie po nią sięgnąć, bo pigmentacja powala. Dalej, kolejna paleta, którą szczerze mówiąc rzadko używam, bo mam za dużo tego wszystkiego. Zresztą tą też rzadko używam, bo no, nie jestem w stanie codziennie używać jednej palety, bo mam tyle tego do testowania, ale za to bardzo ją lubię, bo jak już używam, to naprawdę świetnie się sprawdza i też robiłam kiedyś test. I jest to paleta marki Eveline, to jest paleta Burn, nie wiem czy powiedziałam jaka nazwa. I jest to idealna paleta teraz na nadchodzącą jesień, dlatego że ona ma cieplutkie odcienie, właśnie takie typowo jesienne, kolory spadających liści, naprawdę przepiękne i mamy tutaj i błyszczące cienie, i matowe, no spójrzcie, pigmentacja powala i one, ja bardzo lubię ich, spójrzcie, no po prostu są niesamowicie intensywne i ja też bardzo lubię ich konsystencję, bo one nie są tak sucho matowe, tylko jak je dotykamy, jakbym taką chmurkę dotykała mięciutką, naprawdę konsystencja jest świetna. Przechodzimy do produktów do ust i na początek najulubieńsze produkty do ust, czyli pomadki nowe, o których mówiłam też już chyba 100 razy, matte Magic Lip Cream marki Eveline Cosmetics i to jest mój ulubiony kolor akurat, który właśnie mam na ustach. Na Instastory pokazywałam kilka razy, za każdym razem pytacie, co mam na ustach. To jest właśnie ta pomadka w odcieniu 02 Cashmere Nude. Przecudowny, już nie wiem, gdzie mam robić, wszędzie mam, niby pościerałam te swatche, ale nadal jest, nadal przebijają. Przecudowny, nudziakowy odcień. No i ta konsystencja Matte Magic, ona naprawdę jest magiczna. To nie jest taka typowo płynna pomadka, bo to nie jest bardzo wodnista konsystencja, tylko tak jak tutaj mamy napisane, lip cream. To jest taki lekko musowy produkt. I dzięki temu mam wrażenie, że jest taka musowa, jest fajnie lekka i przede wszystkim, co najważniejsze, niesamowicie wygodne na ustach, bo to nie jest taki mat, który zastyga tak mocno, wżerając się w usta. Ona jest zastygnięta, zobaczcie, ja mogę spokojnie dotykać ust i nie mam nic na palcu, ale nie ma uczucia ciężkości i ściągnięcia, nie robi nam rozenki z ust na pewno, także naprawdę super. I tak samo mam tutaj lakiery do ust z tej samej serii, tylko że to jest Gloss Magic i jak mam ochotę na mocny kolor, intensywny kolor, ale na wykończenie takie bardziej błyszczące, nie błyszczyk, który jest półprzeźroczysty, tylko coś, co ma właśnie pełne krycie, to sięgam po te produkty i mam tutaj dwa ulubione odcienie. 10 Glamour Rose, czyli taki brudny róż. Piękny, dosyć ciemny, brudny róż. I tutaj bardziej neutralny odcień numer 11 Satin Nude. Ten jeszcze częściej nosiłam na swoich ustach.
bo jest to taki brudny nudziak. Naprawdę fajny, jest trochę chłodniejszy od tego matowego. One są wbrew pozorom trwałe na ustach. Jak dla mnie ulubieńcy to Guerini, jeśli chodzi o usta, zdecydowanie. A i tutaj mam jeszcze jeden odcień, Lovely Nude Rose z tych matowych. Też pytałyście o niego, bo jest piękny, zgaszony, taki brudny róż. Myślę, że właśnie te cztery produkty będą ulubieńcami, jeśli chodzi o Wasze zakupy, jeśli lubicie nudziakowe kolory, bo to są takie kolory, powiedzmy, na topie, które każda z nas lubi. Dalej, jeśli chodzi o usta, pomadki, oczywiście Maybelline, nie mogłabym tutaj pominąć. Ja mam jedną tak naprawdę, której używam. Mam jeszcze jeden odcień, ale rzadko po niego sięgam. Mam tu na myśli pomadki Superstay Matte Ink, czyli te mega trwałe pomadki, które no, nadają taki lekko klejący efekt naszym ustom. Nie powiedziałam Wam, to jest numer 65 Seductress. Nadają taki lekki klejący jakby film, ale dzięki temu, że one mają taki delikatnie taką delikatnie klejącą warstwę, to one się naprawdę super trzymają na naszych ustach. One się jakby przykleją do tych ust i nie schodzą cały dzień, no można jeść, pić, nieważne, one się trzymają. No i to jest mój ulubiony odcień, właśnie Seductress, przepiękny nudziak, bardzo taki, no, chłodny. I mam tutaj jeszcze pomadki takie w sztywcie, które chciałabym Wam polecić, które również trzymają się niesamowicie, to jest ich główny tutaj plus. Są to pomadki marki Bourjois Rouge Velvet The Lipstick, czyli właśnie takie już typowe, wykręcane, matowe pomadki. One naprawdę fajnie się prezentują. Tutaj też mam dwa ulubione odcienie. Wszystkie widzicie, wszystkie nudziaki. I to jest 13 Nohalicious, coś takiego, numer 13. Spójrzcie, taki brudny też różonudziak. Właśnie, co jest ważne, one są niesamowicie kremowe. Widziałyście, z jaką łatwością tutaj nałożyłam tą pomadkę, ale mimo, że to jest pomadka w sztywcie, to ona trochę zastyga. I dzięki temu właśnie, że po chwili trochę zastygnie i w te nasze usta tak minimalnie się jakby wgryzie, wejdzie, to trzyma się na ustach niesamowicie. Naprawdę ciężko też jest ją zmyć. No i dwa ostatnie produkty do ust. Mam tutaj błyszczyk marki Max Factor Color Elixir Cushion. Ja mam go w odcieniu 0,20, to jest mój ulubiony kolor, bo dostałam ich naprawdę dużo, ale ten jest zdecydowanym hiciorem. Znowu zgaszony róż i mówiłam Wam, że czasami ja mam dużą fazę na błyszczyki. Spójrzcie, on jest naprawdę też kryjący, ale jak go rozetrzemy po ustach, to daje takie półtransparentne krycie. Fajnie, bo właśnie czasami mam ochotę nałożyć sobie coś tylko, co nada mi minimalnie koloru, tak delikatnego koloru, ale błysku i będzie leciutkie na ustach, no i wtedy właśnie sięgam po ten produkt. Świetnie mi się sprawdza. Jako błyszczyk to właśnie to mam Wam do polecenia i jedną konturówkę. Żałuję, że nie mam ich więcej i chyba jak się wybiorę sama do Rossmana w końcu, to kupię sobie więcej kolorów, bo naprawdę jest to świetna konturówka. Miss Sporty Mini Me Lip Liner. Jest to taka maciupeńka kredeczka do ust. Ja mam ją w odcieniu numer 010 Toffee. Spójrzcie, jaka urocza, taka naprawdę miniatureczka. I jest ona w takim fajnym nudziakowym odcieniu, prześlicznym. Świetnie się trzyma, bardzo fajnie obrysowuje usta, jest matowa. Aha, jeszcze chciałam Wam wspomnieć, dużo mnie nawet zapomniałam w trakcie. Nagrywałam ostatnio film o makijażu paryżanki, także możecie sobie sprawdzić tam. Pokazywałam Wam produkty z kolekcji L'Oreal z Isabelle Marant, także jak jeszcze nie oglądałyście, to zajrzyjcie tam, bo one również będą dostępne na promocji, więc warto sprawdzić właśnie w szafach L'Oreal Paris. Także to by było na tyle, słuchajcie. Trochę tego było, musicie przyznać. Ja teraz będę siedziała chyba z 2 godziny, nagrywała przebitki każdego produktu, bo jest tego cała masa. Staram się szybciutko tutaj mówić, żeby Was nie zanudzić. Dajcie znać, na co się skusicie na promocji, a może już coś kupiłyście i czy w ogóle będziecie korzystały z promocji, koniecznie napiszcie. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Kciuk do góry jeszcze i komentarz koniecznie, także dobra. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.